Witam, uznałem, że dzisiaj sobie odcinek zrobię, bo dawno nie nagrywałem. W sumie nie wiem czemu, zapomniałem o kanale trochę, ale tu już mniejsza o tym. Zagramy sobie w takie jakby Long Drive, ale wersja Robloxowa. No 7 osób ogólnie nie może grać, 4 do samochodu i chyba jedna lub 2 osoby na przyczepkę. W ogóle chyba jakiś update był, bo wcześniej tej rampy nie było, ale to w sumie nie jest z tym. Pojedziemy sobie. Ogólnie z tego co wiem, to części tutaj nie da się wymieniać, a to też w sumie zniszczyć się nie może. Takie jakby bardzo biedny long drive w Robloxie. Jeśli ktoś nie ma kasy na oryginalne, tak jak ja na przykład, który ma jakąś darmową wersję, która na pewno ma wirusa, ale to mniejsza o to. Po prostu można sobie pograć. Link do tej gry dam w komentarzu albo w opisie przypięte. Auto oczywiście tutaj zachowują się jakby to jakaś zima miała być czy rury. To akurat nie wiem, czy to jest jakiś błąd gry, czy to jest zamysł twórcy, żeby było trudniej po prostu. Po 60 sekundach auto się despawnuje. Gdzieś dalej podobno jest jakiś autobus i burza piaskowa czy coś, to wtedy mogą być straszne lagi. Już podczas nagrywania innych gier mam straszne lagi. To mogę w odcinkach zobaczyć. No i co, mamy aparat fotograficzny, auto się jakoś dziwnie zachowuje, gdy wsiada. Trochę sobie wcześniej już grałem w tą grę. I ogólnie wiem, co tutaj jest mniej więcej. O, właśnie takie stwory. Nie można ich zabić niestety, w ogóle uznałem, bym powiedział, że to brzmi jak jakiś silnik odrzutowy. Tylko one są teraz szybsze chyba jakieś, jakby mi się wydaje. Na drodze już zawsze szkody mogą być, wszystko jest tu każdego takie same, z tego co wiem. Bo jeszcze mi się nie trafiło, że coś było inaczej niż zawsze. A tutaj jakiś rozkrockowany silnik odrzutowy. Ogólnie tym autem beznadziejnie się jeździ, tyle powiem. Jak ostatnio grałem, to było normalnie jeszcze chyba. Na pewno teraz bardziej się ślizga jakoś. Tutaj tak już 3 minuty gadam. Chyba mniejsza z tym. Stacja benzynowa to w sumie nie wiem, czy coś tutaj jest. Nie pamiętam za bardzo, bo dawno nie grałem. Chyba grać w FSA 17. Ostatnio pomyślałem, czy nie zrobić serii może z testowania modów, bo trochę ich już mam. Może grę ściszę sobie. Te drzwi tu po prostu. Dobra, chociaż trochę lepiej. Jedziemy dalej, mamy pizzę. Jedziemy dalej. No i w sumie ogólnie gra jest fajna. Największe wyzwanie to usuwać się tutaj na drodze jakoś. Przeżyć jakoś te zombiaki, gdy wjedzie się w burzę piaskową, bo tam ich jest strasznie dużo. Teraz to będą mega problemy, bo jak widzicie latarni drogowych tutaj nie ma. A u mnie światła po prostu tak działają, że po prostu widać jak one działają. A jak ustawię sobie na przykład tak, to one będą normalnie działać, ale no mega wtedy to wygląda, ale i tam jest kontener, tam było widać przez chwilę, tam nawet widać, tam. W nim nic nie ma ogólnie, więc ja po to się zatrzymywać. Tak samo w wieży,
O, idzie tu coś, idzie odwrotowiec. Trzeba uważać na kamienie na drodze, gra jest właśnie inspirowana Deog Drive, więc... Och, silnik odwrotowy kolejny. Ej, no serio, są szybsze teraz. Kurczę, nie wiem, nie wiem teraz jak jechać nawet. To co jest po prostu koszmarnie. Ta gra jest taka dobra, żeby się trochę powkurzać. I to nawet nie trochę, tylko mocno. Brzmi wkurzający tylko Drive, bo tam przynajmniej normalny motor jazdy jest. Oho, prawie dostałem. Rady, jeszcze jest gorzej niż wcześniej. Wcześniej to w miarę było cośkolwiek widać. Teraz nawet nie widać, gdzie się jedzie. Nawet nie widać, to jakiś budynek jest w pokoju, rany. O nie, już się boję. No i coś się stało, co się... No bo jakiś bóg po prostu się stał. O, słup, to akurat mówię, że te różne rzeczy mogą się stać. Panie, chyba jakiś taki silnik odrzutowy jest. O, budynek, dobra. Gdzie jest księżyc? Tylko połowa dotrze za nami, jest gicz. Już myślałem, że on wejdzie tutaj. O, wejdziemy sobie zobaczyć, co my tutaj mamy. Aparat kolejny mi się wziął. To już mniejsza o to. Aha. O to nie wiem, czy daleko sobie pojedziemy. Chociaż da się jechać. Ej, dobra, nie jest tak źle, dobra. Pojedziemy gdzieś jeszcze. Chyba. Odrzutowiec słyszałem przez chwilę. A wy przynajmniej możecie zobaczyć, jakie jakości są te opony tutaj. A nie, aż to wiec. To on to jednak taki okej nie jest, jak nazwa wskazuje. Że coś się otworzyło. A, coś się otworzył. No i myślę, że tak na dłuższą metę można by było sobie pograć, gdy tylko te koło się nie zgliczowało. Teraz nie ciężko się jedzie. A jeszcze kawałek drugi jest do najbliższego pojazdu. Następny pojazd to jest jakiś autobus. Ogólnie gra jest w stylu amerykańskim, tak samo jak Deog Drive.
Myślę, że najlepiej będzie jechać po prostu teraz obok drogi. Tutaj oczywiście nic nie ma. Bo to sprawdzałem. Ani na dole, ani u góry. W motelu dalej też nic nie ma. Ech. Tam nic, nic nie widzicie, statu wcale. No i już po nas. Słychać, że to jest coś podobnego do jakiegoś odrzutowca czy coś. Jakiś czas temu z tą gdy znalazłem. Gdyby nie to koło, to byśmy dalej zajechali, ale nie wiem, czy teraz odcinka nie skończę, bo i tak pewnie nikt tego nie obejrzy do końca. Tutaj motel to też nic nie ma. Co najwyżej można się tam schować przed tymi całymi mutantami, czy jak to nazwać. Bo na ten teren podwyższony nie wchodzą. Chyba, że to jest droga, to wtedy wchodzą. Normalnie se. Ale widać, gra nie robiła się bez błędów. Ogólnie przyczepę sobie można wziąć do tego auta, ja nie brałem, na początku odcinka było ją widać. Oczywiście musiałem uderzyć. No tam ciężko się strasznie jedzie. Wcześniej było trochę łatwiej. O, ten to przez chwilę jakiś opętany był. No nie wiem, co dalej mogę mówić. Nie mam pomysłu. Napiszcie w komentarzu hashtag koło, to była sobie duszko przyfrezy, coś takiego. Jeśli wytrzymaliście w ogóle, żeby mnie oglądać, słuchać. No chyba ze dźwięki sobie wyłączyliście, to wtedy tylko oglądać. Tutaj nie pamiętam sobie, co coś jest, więc się zatrzymam. No i w sumie nic nie ma. Może jak wsiądę, to się koło naprawi. Bo to się auto liczuje podczas wsiadania. No i trochę tam się ubarło. No to co, chyba skończymy nagrywki na razie. W sumie noc się zrobiła, to nie opłaca się jechać do domu. To tyle na dzisiaj chyba. Nie zgubcie się na tej pustyni, bo zostaniecie czymś. No i w sumie to tyle. No, no.